Witam wszystkim z tej strony. To serdecznie po raz pierwszy w grze Anno 1205, gdzie zarządzając moją korporacją, firma bez nazwy, będziemy po prostu robić rzeczy. Odpaliłem na chwilę, no się okazało, że dzieją się rzeczy. No i kiepskie rzeczy. I popatrzmy, wymagani, a astronaut nie ogarnie. Doki, osoby zewnętrzne, nie mające dobierania, rada, sieci podłączony, bla 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 bla. Należy do innych korporacji. No i... Aha, czyli po prostu ja mam to wybrane. Dobra. Zagłębie Walburg. Jest to pierwsza misja, odpaliłem dosłownie na chwilę tylko. Więc powiem się, że nie mam pojęcia, co i jak. Zablokowano budynki, poziom wojskowy, rozmiar floty. Ojej, misje korporacji. Zakończono. Aha, czyli po prostu jest dużo potencjalnych rzeczy. Osiągnięcia oczywiście są. Ja znaczy nie będę ich wszystkich robił, bo mi się nie będzie chciał. Adam przygotuje dla ciebie bazę danych, potrzebne informacje. Dobrze. Buduj się, dziewaj, połącz z magazynem. Czyli co? Ładujemy nasze pierwsze plansze. I zobaczymy, co się z tym dzieje. Nie ukrywam, gram po raz pierwszy. Niech was nie zmyli save, bo to jest osoba, która mi udostępnia grę, za co serdecznie dziękuję. I zobaczymy, z czym to się je. Grafika, widzę, no naprawdę ładna jest. Kąt mi się podoba. Zobaczmy, jak się to buduje. Budowlę mam tu. Siedzimy. Że. No, dobra. I widzę, że tu nie ma jakiegoś takiego budynku głównego, z którym będę się łączył. Tylko po prostu tu rzeczy. Dwa. Trzy. Chyba, że siedziby są dość większe. Siedziby są większe. To blokowane na budynki nie była tam, a robotnicy produkują. Fabryka biodobu, prawa ryżu. Ciekawe. Prawa słonecznika. Parza. Nie ogarniam kompletnie. Jednak bardzo powinienem już pod drogę też podciągnąć. Ale zobaczymy. Ups, burz to. Ale jak się burzy? No nie. Nie. Kopił nie zbyt. Że? Burz może nie przynosić, ale jak? Awans, burz. O, jest opcja przenieść. Dobrze. Rozbudujmy na razie kilka tych domków. Potrzebuję łącznie 25, ale też nie wiadomo ile ich budować, bo nie wiem jak zda się domów budynków dodatkowych. Tam jest spełniających się. Znaczy, więc na razie takie coś buduję. W tym regionie nie bym budował na przykład prawy ryżu. Patrz, dobra. Mógłbym na przykład zakładać prawy ryżu, bo ona będzie mi produkowała ryżka. Wystarczy żywność organiczną. Dobrze, czyli poprzeniemy też tę drogę. Żeby było. I patrz, żywność organiczna, woda, niezadowolone i informacje. Energia. Aha, widzę, że biopolimery mi trzeba do energii. Zobacz, słoneczniki są troszkę większe od prawy ryżu. Ale fajnie wygląda, jak powiem szczerze, że tak trochę futurystycznie bardzo to Anno jest, ale no. I dobra, czyli mamy tak, dwie podstawowe rzeczy, mamy już fabrykę biopolimerów. Biopolimery, 10 produkuje biopolimerów i zużywa 10 oleju roślinnego, dobrze. Dajmy może tutaj, ale jest mocno koszt utrzymania, kurde, widzę, mocno więc trzeba postawić więcej domów. A, nie mam. Dobrze, że zbudowałem dwie polimery, bo widzę, że nie mam ich.
Gdzie te dwie polimery? A tutaj są dwie polimery. Tak, ten na 50 mogę mieć tutaj dostać drewno, to że drewno ze słonecznikiem. Ciekawie. Więc poczekajmy, aż będzie więcej. To jest energia, farma wiatrowa. Widzę. Muszę uważać, bo ja gram na poziomie wysokim i weteranie, prawie tutaj najwyższym. I jak zbankrutuję, to po prostu no, koniec gry, sorry. Zobaczmy, dobra. Wymaga na liczba robotnicy, zaraz. Dalej. Okej, okay. Co to jest? Zapewnię fabryką usługę logistyczną, dzięki czemu utrzymuję się wydajnie. No jest kilka 20. Your construction crew is one of the first. Ale widzę, że no, jest ok. Proszę nie radzić w tym blasku, bo to wie. Jeszcze dalej, wszystko to jest. Personel, program kosmiczny. Wykwalifikowany? Personel? Produkcja woda. Że? I info. Wody. Wodę z czego robię? Robię 5 wody na minutę nad morskiego platu budowy. Aha, czyli wodę mogę w konkretnym miejscu. Fajnie. Spirala konsumpcyjna. Sprawdzaj to dla przyglądu towarów. Pał. Dobrze, czyli... Ej, fajnie wygląda, że wielka ocelarka wody. Może to jest przyszłość też nasza, bo się to wie. Ale szczerze mówiąc, no jest mega. Zaciekawiony tą grą, za tym widzimy. Popatrzmy, wodę produkujesz, dobrze. Wydajność, kłopoty z produkcją, 15%. Dobra, szkoda. Jeśli... Mówmy to. Popatrzmy. Wodę mam na plus. Olej roślinny ciągle zużywam, ale wodę mam na... Zużyć mam 2. Jest ok z wodą. Więc będą... No, zadowoleni, będą płacić coraz więcej. Spoko. Aha, czyli widzę, że tutaj mogę. Dobra, czyli to jest bardzo fajne, bardzo fajne. Zażywam więcej oleju roślinnego niż produkuję? Nie. Tak, produkuję 8. Masz mało energii, rozumiem. Energii. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczmy to. Koszt wydań, zysk 50 energii, koszt 5. Ale aż 50 produkuję. Dzięki czemu? W lepszej sytuacji, gdyby wszystko skrytykował. Miał większą produkcję wszystkiego niż zużycie. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważna informacja. Robot mi stona że Instytut Biologii. Wysyła. Mogłem zobaczyć mniej więcej jakie to. Nie. Nie pozwolą mi zobaczyć tej wielkości. Nie wodę tutaj jakoś postawię. Sądzę, że tutaj bym postawił. O, było ok. Postawiajmy trochę dom. Oczywiście pewnie będzie to wiązało się z tym. Kredytów więcej dostałem. Zarabiać. Kurde. Muszę przenieść. Nie, niech to was. Proszę. Fajne też, że mogę dom przenosić. Kurczę. Bardzo, bardzo miły moty. I hop, zadajmy. Mam już 5 robotników. Nawet kredyty mam na plus. Centrum technologii? Okej. Okej. Stacja orbitalna jakaś. O cholera. Wyprawa w kosmos. Widzę jakaś wielka zapora pewnie do budowy. I tu jakaś wyspa, to nie mogę tam rzeczy kupować. Powiem szczerze, że no kurde, nie wiem co tu są tak naprawdę. Zobaczmy, produkt ma mało żywności, więc przydałoby się zawczasu postawić kolejną fermę ryżu. Jakkolwiek to dni. I pobudować budynek troszkę więcej. Zobaczcie, jak teraz będę stał z... populacją. Nie, trzy osoby tylko. Trzy w porywach do 4. Widzę. Też nie chcę za dużo budować. Żywność mam jeszcze 4. Czyli mogę jeszcze pozwolić na nowym. Kiedyś myślałem, że po prostu wiecie robić to.
Anno na maksa, ale w pewnym momencie chciałem zrobić rok na maksa. No, ale mi się odechciało. W pewnym momencie mi się odechciało. Leżę odłogiem. Ładnie wrogiem. Pierwsza osoba. I zbieramy na informację. Jeśli tak, i informacje to pewnie. Każdy to produkuje tak byle jak, czy... A, bliżu się jej. Okej. Okay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nawet przyzwoite zyski. Ludzi coraz więcej też, więc no... Pierwsza osa ładnie rośnie. Oczywiście nie będę tego nagrywał też, nie wiadomo jak przód, tylko najpierw rzucę pierwszy odcinek i potem poczekam na wasze... Dosz? Nie mam pojęcia. Potrzebuję jeszcze z 5 domu. Właśnie. 6, 4. Dajmy już 7, żeby ładnie to dało. Niech też nie wiadomo, jak dużo budować budynków na wiele obecnych. Patrz, woda jest, żywność jest ok. Ale też, że wkazuje mi zużycie i inne rzeczy. Patrz. I podrom mogę tu postawić, ale mogę też tu postawić. To by nie było głupim pomysłem. Właśnie, aha, muszę przy drodze postawić. Ogólnie, aha. Czyli widzę, że ja mogę sobie w tym miejscu postawić. Wyraża superlatywa. O, patrz, co wy chcecie? Biopolimer, dobrze. I co potrzebuje operatorzyć. Oj. I patrz, multidrink. Ojeju. I widzę, że dwa rodzaje podziału to jest. Kompleksny szkan. A. Za dużo rzeczy na razie dzieje. So far, only megacorps like the Big Five use such technology. But I'm sure you have the same potential. Chcemy zbudować? Gdzie ukronny, laboratorium. A, budy farmy wiatrowe, okej. Okay. Widzę teraz transportuje w bliżu fabryk, dobrze. Ale widzę, że ciekawe rzeczy się dziadzie. Ulepszy mi kilka domków, będzie zawsze ten to większy hajs. A hajs na to. Trochę mi to przypomina 2020, no ale wybierz port kosmiczny. A, tu jest kosmiczny, dobrze. To potrzeba szkielet, dobra. Ale co potrzebuje do szkielet? Konstruktor, boty i 1000 operatorów, co? O cholera. No, czyli będzie ciekawie, ciekawie spróbować. Długo woda będzie się kończyć, kobalt. Kobalt jest zbudowany w tym. Nanoceramika też. I konstruktor. Dobra. A jak z informacjami stoję? Nie widzę. Po prostu zapewnia tam poziom. No i jest. I tak, patrz. Tutaj bym zrobił bardziej centrum handlowe. To tutaj na półwyspie mógł zrobić centrum maszyn. Tutaj? Na tym, żeby to wszystko obudować. I popatrzmy. Co wy potrzebujecie? Multidrink. Czy nie? Kamieniołom wymaga wysokogórskiego plastikowego. Ale to fajnie wygląda. I patrz, co ja tu dostaję? Nie, muszę na razie hala montażu roboty. Nano. Ceramika i koma. Patrz, wymaga wysokogórskiego. Aha. I ceramikę. I to wydobywam. Ciekawe, logiczne. Będzie ładnie. Dobra. I dajmy konstruktor boty. R.
Tilda, laptop? Nie, jak się obraca? Tak, mało energia, bla bla bla. Mapa strategiczna, dobra. Widzę, że tu się kilkoma sprawami, to zresztą czeka. Farmy wiatrowe, bla bla bla. Technologii, flotę. Jakie jest menu? Escape, tak, menu pod escape. O, stawienia gry. Skróty klawiszowe, przesuń kamerę, obróć. Przenoszenie, uderzenie. Tu ekranu. Dalej nie kamerę. A, jest. Kropka i przycisk. Dobrze. Nazwy, wracamy do gry. Mam cholernie mało energii, niestety, więc najpierw muszę budować więcej tych. Wydajność. Kuchek mieć, który daje 100%. I na przykład kolejne. No, w tym regionie nie będzie. Będą na siebie trochę zachodzić, ale. No, niestety muszę. Jestem no dużo na minusie z tym. Chcę was ulepszać. Kurczę, roboty jakieś robi. Zamiast blokować nowe budynki dla piarzy, to jak konstruktor roboty. Nie mam polimeru chwilowo, niestety, ale hajs kurde, z boku. Na razie może zatrzymajmy. Będzie to trochę tańsze. A ja będę mógł dom ulepszyć, żeby być bardziej na... Z drugiej strony, no można by zwiększyć produkcję tego. Jeden taki pomysł jeszcze. Zwiększyć produkcję tego flu. Tutaj, bo ten drogę przytomnikom. O! Ojej, gość. Papadakis. Papadakis Enterprises. You want a good deal? Just come to my warehouse. Ojej, oczywiście jestem minus 200. Kurczę. Tylko minus 200. Ale operatorzy mnie odblokowali co? Plantacja owoców i owoce mogę w multidream. 8, czyli dwie plantacje na... Dobra, da rady zrobić. Nie mam konstruktor bordu. O cholera. Czy domy ulepić? Jak najszybciej już domki ulepić. Było więcej hajsiwa. Oczywiście zaraz mi braknie jedzenia tego wszystkiego, co życie. No, już jestem na minusie. Czyli muszę kolejną fermę ryżu postawić i kolejną placówkę wody. Tyle co za tym. To oczywiście co? I żywności nie ma, i wody nie ma, i hajsu nie ma, niczego nie ma. Brak już. No musiał być. Znaczy. Dziwny byłby taki budynek amnodziału bez połączenia do tego. Jak z wodą stoję? Powiedzmy, że na... Ale oczywiście oleju roślinnego tracę, nie wiem. Aha, bo nie mam wystarczającej siły roboty. Zaraz będzie siła. Zobaczycie sobie. Ja wam takie centrum zaraz tutaj wybuduję. Handlowe, że... Ojej, nie będzie. Może ty byś mi dał więcej? Ale jeszcze nie teraz. Warning. Energy shortage. Masz mało energii, oczywiście wiem. Bo mi zżera energię. No fakt, energię mi zżerają, a ja mam budynki powłączane. Ale regularnie lecę z hajsem. To mnie mocno kłóci. Niestety. Niestety. No, tu nie mogę dojść. Aha, czyli po prostu to jest tak, że wszyscy nie mogą awansować. Dobrze, ja pozwolę sobie budować szybko jeszcze tutaj może jedną kraj długą,
patos. Ternik będzie. Będę bardziej w plecy z energią. Jej. Powiem szczerze, niech to leci już. I się produkują. Widzę, że jestem w plecy ze wszystkim. Ze wszystkim. Tak, tak. No, to trzeba budować. Mogę ulepszać te budynki. Lepszam. Niech płacą. Płaćcie. Było więcej hajsu. Masz mało logistykę, masz mało energię. Energii jest mało, bo nie ma ludzi do pracy. W biopolimerze. Oczywiście ludzi brakuje, żeby produkowali te biopolimery. I kurde, właśnie to jest Anno. Błędne koło bez wyjścia. Zawsze to bierze. W pewnym momencie. Sorry, it must be accustomed to... Aha, brakuje budynku. Dobra. Jak? Jedzenie, wody się zaraz ogarnie. Wolałbym najpierw. Mieści do 25. Not bad here. Paski do 10. To jest takie, ale mieści do 20. Więc ten budynek jest to taki słup. Ten budynek jest taki super. A, tak. Drogi nie ma. Woda jest komu niepotrzebna. Wyleczajmy budyneczki. No, polimery. Tylko minus 250. Więc na razie zatrzymajmy po prostu kopalnię. Doprowadźmy do... Tak, potrzebuję kopalnię, potrzebuję roboty, wszystko. Ale... wolę chyba chwilowo doprowadzić do momentu, żeby miał siłę roboczą. Bo dzięki temu będę w lepszej sytuacji. Będę w lepszej sytuacji, bo... budynki będą mi pracować. I będzie ok. Odblokowano nowe budynki. Następujący projekt. Elektrownia? O, ej, nowa elektrownia. Gdzie mogę ją zbudować? Morski plac. Nie mogę, ale ona nie. Do wody mi się bardziej nie opłaca. Powiem szczerze, mogę już ulepszyć? Chyba nie. 35 robotników. A tu mogę elektronikę. Dobra. Miło. Więcej budynków tego. Dobra. O, patrzcie, kurde. Widzę, że prawie. Prawie, kurde. Bo... Idealnie zbudowałem to. Biopolimerów trzeba, halo. Ale zadbam też na plus. Z wyłączonymi fabrykami. Ale z drugiej strony, jak ruszę te fabryki, to będzie bez miarki. Zobaczmy, wam pewnie czegoś wszystko brakuje w tej tabeli, nie? No, brakuje jedzenia trochę. Po, jakby to rozejść. W sumie mógłbym drogę przesunąć po jakoś. Tutaj duszki niszczyć. O, muszę wcisnąć kolejny termin. Bo w tej fermy termin. Trzeba zablokowany. Nie wiem, czy tak coś. Jestem nawet na plus. Zapraszając. Więc ulepszmy kilka domów. Tym na zero z pracownikami też jest ok. I na zero z pozostałymi parami konsumpcyjnymi. Co oznacza, że mógłbym to włączyć. Się okazało, że mam znowu za mało robotników. Za mało logistyki. Jestem na zero z państwa. Ale jest ok, bo dzięki temu mogę postawić to.
Good. You've gathered the components needed for the elevator. Only the elevator cable requires special materials you can't produce. But I arranged for a delivery. I będę miał multi drinki. Uprawa alg. Human resources insufficient. Algi. Murki syntetyczne i laboratorium. O Boże. Odmładzacze. Mam logistykę, mam wszystkiego. Zacznijmy może tak odmówić. Warning. Energy demand too high. Dwa. Countermeasures recommended. I to tu. Ja jednego konstruktora. A clever move, seeing to your staff's good health. Yes. Benefits like that. Nadam mi 14, bo mam mało energii, mało wszystkiego, ale i tak lepiej. 5 konstruktorów. Już tu co? 480 masz? To jest tak drogie? Prawda? O Boże. Może... Czekajmy. Powiedziałbym budynków tego typu. Dobra. Opsa i tutaj. Podwójna droga. Znają łaskę. Spróbujemy jeszcze się odbić od dna w tym odcinku. I będziemy kończyć. Będę liczył oczywiście na feedback z waszej strony. Bo tak czy siak ja serię nagram. Bo. Dobra, mogę ulepszać budynki. Więcej płaci. Dasz taka jest opcja. 21 są nam. No, multi drinków płacili więcej. Da się to ogarnąć. Jakbym miał więcej wszystkiego. Szczególnie energii. Energii i hajsu. Bo dwie rzeczy mnie najbardziej nie bolą. Brak połączenia. Serio? A. To połączenie drogowe musi być do elektrowni też? Tak? W razie tak. Ci pewnie będę to zmieniał, bo. Plus 130. A. O to brawo Prestigo, jesteś kurde geniuszem. Nastawiłaś elektrownię, ale nie połączyli się z drogą. Dziwi, że elektrowni. Prądu nie ma. Kredyty przynajmniej dostałem jakieś. Ale nadal mało prądu. I logistyka. Logistyka. To, ja powiem. Dobra, trzeba to zbudować. Bo nie ukrywajmy, przez to cierpi cała gospodarka moja. No tak jak mówiłem, ja to dopiero ogarnę. Więc no, wybaczcie. Dużo już mam nad operatorów. Informacji. Tak? Informacji brakuje czemu? Informacja to niedostateczna. 3. Co by było, jakbym cię przenił? Nie, wariant chyba tu. Okay. Ten bym musiał długo. Okay. Bo w ogóle nie głupie. Macie. Dobrze. Czyli to jest po prostu zasięgowe, czyli będzie trzeba myśleć, gdzie to jeszcze. Zapraszajmy, teraz zanim się jeszcze. Drinku, iść hajsu. Mało, bardzo inaczej. To jest kurna operatorów. Nie miał wystarczająco niż... Jak to z tym stoi? Ojej, wszystkiego brakuje, nie gorzej. Miarkowany na szczęście. Sorry, you must be accustomed. Więcej by nie... Minus 600, o Boże. Kurde, proszę. No, tragedia. On the whole, it's a decent workplace. Nie, multi drink. Nie wiem, po prostu nie zbudować kolejnego...
centrum. Zobacz. Opcja kopiowania. O. Consumer analyses show unfulfilled demand for specific commodities. No, tak, wiem, że mam mało, ale mam mało wszystkiego. Widzę, że ten kopiowanie kierki. Mam wrażenie. Dobra, ogarnijmy na spokojnie to jeszcze szybko. Choć trochę. Małe, kurde, centrum pracownicze. Jest więcej trochę pracowników. Nie cieszy, bym tych ulepszać. Zapłacili więcej. Zapłacili więcej. A multidrinki się ogarnia, jak będzie się płacić. Multidrinków będzie więcej, jak... Polimerów kupuję. Czekaj, czy ktoś mogę przyspieszyć? Nie mam. Tak, mogę przyspieszyć trochę. Żywność. Ojej, ojej, żywność. Żywność. Okej. Okay. Oczywiście znowu brakuje tych. Żywność? Nadal żywność. No to wymagające jest, tak. Ale tym akcentem zakończę ten pierwszy odcinek. Ebon Prestigo to było. Anno 2205.